Następny mamy projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty w wysokości jej stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości należących do gminy. Czy, proszę Państwa, są jakieś, nasunęły się jakieś pytania ze strony członków komisji? Pan radny Kocęba, proszę. Proszę Państwa, ta, ten projekt uchwały to jest pokłosie decyzji nadzoru wojewody, nadzoru prawnego. Proszę Państwa, mam to. Z tym, że przyznam się szczerze, dla mnie osobiście ten projekt uchwały jest nie do przyjęcia z kilku względów. Po pierwsze, Rada Gminy ma określić zasady. Nie może być jedną z zasad i tylko i wyłącznie ten wskaźnik procentowy przypisany tam na poszczególne podmioty, które ewentualnie mogą wziąć i nabyć określoną nieruchomość na warunkach preferencyjnych. Dla mnie jest to za mało do tego, aby godzić się na określone pomniejszenie zasobów mienia komunalnego należącego do gminy, które notabene to pochodzi na dzień dzisiejszy tak naprawdę tylko i wyłącznie z podatków mieszkańców. Więc nawet przekazując coś na rzecz Skarbu Państwa, dlaczego mamy Skarbowi Państwa 80% pustu. To jest jedna kwestia. Kolejna kwestia, nie wiem skąd się wzięły te stawki procentowe. Dlaczego 80%? Dlaczego tutaj na 50% w przypadku spółdzielni mieszkaniowych, no ze spółdzielni mieszkaniowymi to tam mniejsza z tym, dlatego że na naszym terenie nie ma spółdzielni mieszkaniowych i prawdopodobnie nie będzie. Ale nigdy nic nie wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo, więc uważam, że te kwestie powinny być uregulowane w uchwale o zasadach gospodarowania mieniem komunalnym. Mamy taką uchwałę, która po części została uchylona przez nadzór prawny wojewody i tam w tej uchwale powinny być określone wszystkie elementy te, które dotyczą sensu stricte tego gospodarowania, to znaczy również sprzedaży, czy zdawanych bonifikat i tak dalej, plus wszystkich innych uwarunkowań, które mogą być wzięte pod uwagę w przypadku uprzywilejowanego zbycia określonej nieruchomości. Proszę Państwa, my się tutaj w żaden sposób nie zastrzegamy, że udzielimy bonifikatę komuś 80%, a ten ktoś sprzeda to potem za 100% wartości. Teoretycznie tak to może być, prawda? Bo nie ma żadnych innych zastrzeżeń co do na przykład obowiązku prowadzenia określonej działalności pożytku publicznego przez 5 lat, 10 lat. Ja oczywiście podaję tutaj przykłady takie. Proszę tego nie odnosić do konkretnych osób. Proszę tylko zwrócić uwagę, że mamy możliwość zbycia również osobom fizycznym. Więc ja naprawdę nie rozumiem tego. Natomiast jest to pokłosie określonej uchwały, która została przyjęta przez Radę Gminy w sprawie zbycia nieruchomości przy ulicy Żywieckiej 6. Kobiernica. Gdzie została przyznana określona bonifikata, jak się okazało, że się nie zgodzi z prawem. Mam w związku z tym pytanie, panie wójcie, czy policja kupuje ten obiekt, czy nie kupuje tego obiektu? Znaczy ja może się odniosę najpierw do tej uchwały, która tu jest. Ja rozumiem, że te stawki procentowe to czyta się jako upuste do 80%, nie 80%, bo tak żeśmy tu zresztą konsultowali z nadzorem prawnym. Twierdzą, że tak to ma być zapisane. Nie są to sztywne stawki, tylko są to stawki do negocjacji. Można się w tym zakresie poruszać, ale oczywiście jeżeli chodzi o to, to wszystko musi być wyważone i dopusty muszą być dawane racjonalnie, a jeżeli byśmy czytali tak tą uchwałę, jak załóżmy tutaj jest napisane w wysokości 80%, to oczywiście byłoby to trochę dla mnie lekko śmieszne, ale z tego, co żeśmy rozmawiali z nadzorem, to tak to ma być zapisane i są to stawki, które są
traktowane jako widełki, do tego, żeby to w ten sposób traktować. Nie wiem, czy pani Jeremidek odniesie trochę do tego, bo czytanie. Ja też bym prosił jeszcze o to ostatnie pytanie, panie mówicie. Czy policja kupuje ten budynek, czy nie kupuje ten budynek? To znaczy, policja jest zdecydowana kupić ten budynek. A daje to widzę. No będziemy rozmawiać, bo to jest, była komisja, która tam mówiłem kiedyś, że mieli duże zastrzeżenia do stanu technicznego, jeżeli chodzi o przyziemia i innych tam elementów tego budynku. Ale po ostatnich rozmowach ustaliliśmy, że policja jest zdecydowana kupić ten budynek i będziemy rozmawiać. No to jest warunek do tego, żebyśmy mogli z policją rozmawiać na temat sprzedaży. Dziękuję. Panie Radnika, co to po kolei, ja sobie zanotowałam. Twierdzi pan, że uchwała dotycząca bonifikaty powinna określać zasady wydzielania tych bonifikatów. Nie do końca się mogę zgodzić z tym, dlatego że uchwała dotycząca zasad gospodarowania mieniem komunalnym jest uchwałą podejmowaną na podstawie artykułu 18.9 ustawy o samorządzie gminnym. Artykuł 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi samodzielną podstawę materialną prawną do podejmowania uchwał dotyczących bonifikaty i artykuł ten nie stanowi o zasadach udzielania bonifikat, ale o warunkach, na podstawie których bonifikata może być udzielana, jak również o wysokości stawek procentowych. Co do kwestii, to samo się przekłada, automatycznie to samo się przekłada na kwestię, dlaczego materia dotycząca bonifikaty nie powinna znajdować się w uchwale dotyczącej zasad. Mamy odrębną, samodzielną podstawę do uchwały przyjęcia bonifikaty i ja tak to widzę i tak uważam, że to powinno być. Zresztą świadczą o tym obowiązujące w obrocie prawnym inne uchwały dotyczące warunków i wysokości udzielanej bonifikaty. Co do kwestii, pan twierdził, że nie ma tutaj żadnych ograniczeń co do wykonywania działalności, lat, czy z okresu wykonywania działalności, czy też przez organizacje pożytku publicznego, czy też inne stowarzyszenia. Też nie mogę się zgodzić, bo w paragrafie 2, punkty 2 i 3 jest tutaj ograniczenie czasowe, że dana organizacja powinna wykonywać działalność co najmniej przez, tutaj jest 3 lata albo 3 lata. 3 lata. Proszę państwa, mieliśmy to od 3 lat. To znaczy co najmniej od 3 lat. A nie od 3 lat. Tak, no, ale to jest taki warunek, to czy państwo sobie przyjmą inny zapis. To jest tylko propozycja, prawda? Do dyskusji. Również propozycją jest wysokie stawy procentowe do dyskusji, prawda? Również propozycją co do również propozycją jest wysoka stawka procentowa, ona nie jest narzucona, jest przedmiotem państwa tutaj procedowania. Proszę państwa, poprzednio mieliśmy uchwały, która dotyczyła konkretnej nieruchomości. Ja państwu na ostatniej sesji statutowej przedstawiłam taką informację co do kwestii możliwości zaskarżenia tej uchwały. I teraz po głosie tej uchwały jest nowa uchwała. Właściwie to jest teraz mam. Po pierwsze, jeśli pani pozwoli, pani minister. Doskonale pani wie o tym, że w wielu aktach typu uchwała Rady Gminy i tak dalej mogą występować podstawy łączne. Ale jaka jest przeszkoda, żeby oddać odrębne dwie uchwały? Proszę pani, dlatego że. Wie pani, no ja pani nie przerywałem, jak pani mówiła. Ale bardzo proszę o postawę. To takie pani nie nerwowała. Doskonale pani wie o tym, że tworzenie prawa, a uchwały Rady Gminy to na tym polega, wymagają pewnej przejrzystości. Że jeżeli ktoś to weźmie do ręki, przeczyta to wszystko, to wie tak, tu zostało wszystko uregulowane w sposób komplementarny albo kompleksowy. Więc ja się nie robię, tutaj nie użyję, nie zjedzam.
Kolejna kwestia to są te podstawy łączne i w jednej uchwale. I powołuję się na stan osobiście gminnym, potem na tam są szczegółowe i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma potrzeby rozrabiania, bo gdybyśmy zaczęli naprawdę rozrabiać, to nie wiem, ile będzie tych uchwał w tej kali i dyskutowali. Natomiast, proszę Państwa, dla mnie jest do przyjęcia zapis, który w projekcie, ja się na tym opieram, który wyraźnie mówi, że na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych w wysokości 80%. No z góry zakładamy, że ja to tak rozumiem, może ja źle zrozumiem. Ja już jestem stary i mogę tutaj nie rozumieć pewnych rzeczy, prawda? Bo gdyby było zapisane do 80%, wysokości do 80%, to zgodzę się tutaj ze słowami pana wójta, że kwestia udzielonej ewentualnej ulgi w tym zakresie bonifikaty cenowej będzie przedmiotem dopiero negocjacji pana wójta, bo to pan wójt określa tak naprawdę cenę sprzedaży, więc bądźmy konkretni. Dla mnie ten projekt uchwały na dzień dzisiejszy jest nie do przyjęcia. Wymaga to jeszcze dalszych prac i dyskusji, zastanowienia się nad tym wszystkim. W związku z tym ja składam wniosek formalny o odrzucenie tego projektu. Dziękuję. Ktoś chciał zabrać głos? Proszę bardzo. Powiem tak. Szczerze powiedziawszy, nie spotkałam się z... Oczywiście mogą Państwo połączyć sobie dwie uchwały, które dotyczą zasad i bonifikaty. Oczywiście jest wszystko w Państwa gestii. Oczywiście jest coś takiego jak podstawy łączone. Ja osobiście uważam, że uchwała, która dotyczyłaby zasad, jak również warunków udzielania, zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, jak również warunków udzielania bonifikat i stawek procentowych, byłaby po prostu nieczytelna. Natomiast oczywiście ta kwestia ostatecznie pozostaje w Państwa gestii. Co do drugiej kwestii dotyczącej wysokości stawki procentowej, stawki bonifikaty. Nie możemy tutaj, również to skonsultowane z nadzorem prawnym, nie możemy sformułować takiego zapisu, że na przykład wysokości nie przekraczającej 50%. Wymaga przede wszystkim, jest to związane z samym zapisem artykułu 68 ustawy o gospodarce komunalnej, który stanowi o konkretnej wysokości stawki procentowej. Natomiast proszę Państwa, ja również stoję na stanowisku i podobnie radcowie prawni z nadzoru prawnego, że ta stawka procentowa ma pewien charakter stawki maksymalnej, która nie może zostać przekroczona przez organ wykonujący tę uchwałę, czyli przez radnika rady gminy. Natomiast innym obejściem tego przepisu, nawet przy założeniu, że stawka ma charakter stawki stałej, jest zapis bodajże artykułu 140 ustawy o gospodarce komunalnej, który stanowi, że cena nieruchomości ustalona przez strony nie może być niższa niż stawka wynikająca z operatu. Niż cena wynikająca z operatu. Jeżeli, proszę Państwa, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy gminą Porąbka a innym podmiotem, mamy dwa podmioty, które dalej obowiązuje zasada swobody stron obowiązująca w prawie cywilnym i strony mogą sobie ustalić cenę wyższą niż wynika z operatu szacunkowego i tak ustalić tą bonifikatę, aby wprost wbiła się w 80%. Więc generalnie w tej kompetencji pana wójta jest ustalenie ceny nieruchomości. Nie może być ona tylko niższa niż cena, która wynika z operatu szacunkowego. Jeżeli nawet przyjąć taką interpretację, jak pan Ignacy sugeruje, że ta wysokość stawki, to jest stawka sztywna i nie możemy ustalić żadnej innej bonifikaty niż 50 czy 80%, to zawsze strony mogą ustalić cenę wyższą niż wynika z operatu i wbić się w tą stawkę tak, żeby wszystko było lege artis. Dziękuję. Czyli wstawiam formalny wniosek formalnego, potem do podgłosowania. To jest za odrzuceniem projektu tej uchwały. Zaznaczenie, że to trafia do dalszych prac, przewodniczący. Tak. To jest za odrzuceniem. Będziemy pracować dalej. Proszę, to jest za odrzuceniem tego projektu. Skierowanie do dalszych prac. To jest przeciw?
ten projekt uchwały w większości głosów przeszedł.